pewnego roku sprzedano 300 tysięcy nowych samochodów. 1/6 z tego kupili mieszkańcy wsi. Połowę sprzedano w małych miasteczkach, a 1/3 w dużych aglomeracjach. W drugim roku sprzedaż spadła. Na wsi o 12%, w małych miasteczkach o 4% i w dużych aglomeracjach o 3%. Jak zmniejszył się popyt na nowe samochody w skali całego kraju? Obliczmy to najpierw, używając konkretnych danych liczbowych. A zatem, na wsi kupiono w pierwszym roku 1/6 całości, czyli 1/6 z 300 tysięcy, a zatem 50 tysięcy. W małych miasteczkach kupiono 150 tysięcy samochodów. Z kolei w dużych aglomeracjach 100 tysięcy samochodów. W drugim roku na wsi sprzedaż spadła o 12%, a zatem sprzedaż wyniosła 50 tysięcy minus 12% z 50 tysięcy, co daje nam 44 tysiące samochodów. W małych miasteczkach, gdzie popyt spadł o 4%, sprzedaż wyniosła 150 tysięcy minus 4% ze 150 tysięcy, co daje nam 144 tysiące samochodów. W dużych aglomeracjach sprzedaż spadła o 3%, a więc sprzedano 97 tysięcy samochodów. Zatem łącznie w drugim roku sprzedano 44 tysiące, dodać 144 tysiące, dodać 97 tysięcy, to jest 285 tysięcy nowych samochodów. Jak to się ma do sprzedaży z pierwszego roku? Obliczmy. 285 tysięcy dzielone na 300 tysięcy daje nam 95 setnych. A zatem w drugim roku sprzedaż w całym kraju spadła o 5%. Można do tego wyniku dojść szybciej, obliczając tak zwaną średnią ważoną, to znaczy z uwzględnieniem udziału danej grupy klientów w całym rynku samochodowym. Na wsi sprzedaż spadła o 12%, ale udział w rynku jest równy 1/6. 1/6 razy 12% daje nam 2%, a więc całość rynku maleje o 2%. W małych miasteczkach udział w rynku jest równy 1/2. 1/2 razy 4% to także 2%. Z kolei w dużych aglomeracjach udział w rynku jest równy 1/3. 1/3 razy 3% to 1%. A więc spadek sprzedaży w dużych aglomeracjach o 3% powoduje spadek sprzedaży w całym kraju o 1%. Łącznie spadki spowodowane przez każdą z grup dają nam 2% plus 2% plus 1%, czyli 5%. A zatem w całym kraju w drugim roku sprzedaż spadła o 5%. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.